Siemanko wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku przeprowadziłem sobie vlog. I mianowicie nie wiem, czy wszystko wam opowiem w jednym vlogu, czy dwa vlogi, bo muszę tak trzymać, bo deszcz pada. Zostać łapy w górę, chociaż za poświęcenie za to, że nagrywam wam w deszcz, ale co tam dla fanów zrobi. Znaczy tego się nie zrobić jakoś tak. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o sytuacji podatkowej. O sytuacji podatkowej, o sytuacji drożdżyzny i to, co się dzieje przez, nie wiem, czy to przez tą pseudopandemię, czy tego od początku systemem podatek cukrowy, podatek alkoholowy, podatek taki, podatek reklamowy, co przecież stawili się media, to tego naprawdę było multu. Ale faktycznie da się zauważyć drobne, nieraz drobne podwyżki, nieraz mocne podwyżki. Tak zastanawiamy, który pójdzie na i mocno podwyżki. Mianowicie no, zacznijmy już od takiego tematu o jedzenie, później przejdziemy się do następnych tematów, do następnych i tak dalej. Mianowicie typowe dla człowieka zdrowia potrzeby życiowe, czyli chleb, wędliny, mięso, nabiał itp. Najtaniej chleb można kupić za 2-3,50 zł. Nawet. Zależy w jakich sklepach, jak tu mówię. Podaję przykład, gdzie można najtaniej kupić, czyli Biedronka, Lidl, Biedronka zawitej. No. I nie wiem, czy to prawda, ale kiedyś mi się wydaje, że chleb kosztował nawet 1,50 zł. Naprawdę to kiedyś ceny były nawet spoko, całe okulary mam mokre. Jak może kamery wyjdzie, jak będzie. No. Naprawdę kiedyś to ceny były przyzwoite. No. Tak jak karkówka kiedyś 15 do 18 zł kosztowała, teraz kosztuje powyżej 25 zł. Ja nie wiem co, jak ile kosztuje obecnie, bo, no bo te ceny naprawdę dramatycznie co chwila się zmieniają. No chyba że jest jakaś promocja, no to wtedy jest taniej. A tak to tak to jest drogo. Dla osoby, która ma budżet budżet dobry, ma sporo kasy w kieszeni i praktycznie wiąże koniec z końcem i na wszystko jest go stać. Tak dla osoby mniej budżetowe, czyli w przypadku moim albo w przypadku wielu innych osób, które tylko ledwo wiążą koniec z końcem i tych pieniędzy nie mają za dużo. I dla tych osób, co mają mało pieniędzy i nagle przyjdzie taki premier i powie, podwyższamy podatek taki, taki, no to jest dla tej osoby coś, no bo wtedy jak coś tam starczało mu, no to mógł kupić nas, jak chleb czy tam wędlina kosztowała do 3 zł i normalnie wszystko do końca miesiąca, czy fajnie wystarczało mu, tak jak już jest drożej, no to niestety musi więcej pieniędzy wydawać.
przykład miesięcznie, jak ktoś wydawał na jedzenie, na to wszystko i tak i tam, nie będzie się mieszać w szczegóły. Tak damy przykładowo 1000 zł, wydawał nas to wszystko, no to teraz będzie wydawał 1200 albo coś koło tego. No. Wiem, że może filmik jest taki nietypowy, ale po prostu chciałem nagrać i co o tym sądzę. Nie chcę mi się iść przez te bagno, bo tam jest stara myślka, ale ze względu na pogodę nie chcę ubrudzić Adidas. No. I co tu jeszcze? A, podatek cukrowy. Napój Coca-Cola. Napój Coca-Cola, Pepsi, jak kosztowała w Biedronce, bo często kupuję rzeczy, które często kupuję i wiem ile kosztowały wcześniej, a ile kosztują teraz, no to będę wam podawał, a ceny, których nie znam, no to będę podawał tak mniej więcej. I co do kory, jak w Biedronce kolę dwulitrową było można kupić za 2,49, tak teraz kosztuje 3,20. No i w ogóle wszystkie napoje owocowe poszły w górę. Później jest gaz. Ja nie mam samochodu, nie mam tego, to mnie obchodzi, ale często widzę na cepelnie, kiedyś paliwo, czy tam gaz, czy benzyna kosztowała 3-4 zł, tak już kosztuje około 6-5 lirys, nie? No. Także dramatycznie wszystko poszło w górę. No. I później to właśnie mówimy podatek alkoholowy, no to mogę wam się wypowiedzieć na ten temat, bo mianowicie w innych sklepach cena się nie zmieniła alkoholu, jest praktycznie taka sama, ale koło mnie, koło mojej, jest taki mały sklepik, nie jest to jakiś supermarket, mały sklepik, normalny spożywczy. No i tam kosztowało, podam wam przykład, piwo Żub 2,50, tak teraz kosztuje 3 zł. No. W Żabce Żub jak kosztował 3,20, tak samo i teraz kosztuje 3,20. No. Także naprawdę to jest masakra. Okej, rozumiem, a odrobinę można podnieść alkohol, można podnieść inny tam, co dla człowieka są niepotrzebne do życia. Ale żeby podnieść dramatycznie wszystko i to nawet żywność, no to już. Ale wiecie, jak to jest z naszym polskim prawem, jak podnosimy, jak wszystko ma drożyć, to nie tylko żywność, to my coś, wszystko, a co tam będzie, a później takie ludzie, kurde, pieniędzy nie ma, no to nie ma, jak kurde wszystko podryzało. No, tak że to nie jest za wesoło, no. I cóż, mogę jeszcze tu powiedzieć, no, chyba wszystko wymienimy, wszystkie cechy, no i takie, o, dobra, ja będę kończył, zostawił łapę w górę. Znaczy, jak film się nie spodobał, to za poświęcenie, że deszcz pada, a ja to wam nagrywam. No. I cóż. Łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz.
Trzymajcie się ciepło i na razie.